Witam wszystkich w temacie dotyczącym dokumentacji czynników wpływających na projekt sieci. W dokumentacji trzeba zebrać wszystkie czynniki wpływające na projekt sieci, które obejmuje aplikacje sieciowe, strategie jakości usług QoS, rozwiązania dotyczące przesyłania głosu i obrazu oraz wsparcia pracowników zdalnych. Zacznijmy od natężenia ruchu w sieci. Przepływ ruchu w sieci jest podobny do ruchu drogowego na ulicach miasta. Podobnie jak samochody, przemieszczają się z jednego miejsca do drugiego na terenie miasta. Ruch generowany z aplikacji przenosi się z jednego miejsca sieci do drugiego. Ruch sieciowy stworzony przez aplikację przenosi się jako jednokierunkowy strumień pakietów między źródłem a miejscem przeznaczenia. Ścieżka jest zazwyczaj definiowana przez adres IP warstwy sieciowej. W zależności od QoS i skonfigurowanej strategii ruchu, ścieżka może być uzależniona od innych czynników, takich jak numery portów źródłowych i docelowych. Na przykład, komputer wysyła żądanie do pliku na serwerze w jednym strumieniu danych. Serwer przetwarza żądanie i zwraca plik do komputera w innym strumieniu danych. Przejdźmy do kontrolowania ruchem. Bez jakiejś formy kontroli ruchu, takich jak znaki drogowe lub dróg alternatywnych w celu zachowania płynności, ulica staje się przepełniona. Ruch sieciowy, podobnie jak ruch drogowy, potrzebuje odpowiednich przepisów, czyli kontroli przepływu ruchu. Przepisy te zawarte są w mechanizmach QoS, które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia sprawnego przepływu ruchu aplikacji w sieci. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób odbywa się przepływ ruchu w aplikacji. Zacznijmy od tego, że przepływ ruchu aplikacji w sieci jest nierównomierny w czasie. Ruch może być zmienny w zależności od pory dnia, procesu produkcyjnego czy doraźnych zdarzeń. Na przykład na stadionie sportowym wcześnie rano ruch może obejmować wymianę poczty, dostęp do internetu i wysyłanie plików do serwerów stadionowych. W ciągu dnia ruch może obejmować telefonię VoIP, e-mail, przesyłanie plików oraz transakcje sprzedaży biletów. Jeśli projektant sieci nieprawidłowo oszacuje natężenie ruchu aplikacji w czasie wstępnego projektu, wszystkie aplikacje mogą generować przeciążenia sieci i obniżać wydajność. Klienci mogą napotkać znaczne opóźnienia lub nawet niemożność dostępu do aplikacji. Aby zrealizować wizualizację obecnego i przyszłego ruchu w sieci, projektant tworzy wykresy ruchu. Pierwszym krokiem jest określenie planowanych aplikacji w sieci. Informacje te możemy zebrać poprzez wizytę u klienta, analizę sieci oraz analizę ruchu. Projektant dokumentuje zebrane dane na schematach i wykresach. Jest niezwykle ważne, aby zidentyfikować przepływy ruchu pomiędzy hostami. Projektant sieci wykorzystuje zawartość schematów logicznych lub fizycznych do planowania projektu, aby przeanalizować ruch aplikacji zarówno istniejących, jak i nowych. Do tego celu można użyć programu do projektowania, np. MSO Visio. Można utworzyć wykres, który pokazuje określoną aplikację i logiczną topologię sieci. Wykresy natężenia ruchu służą do analizy proponowanego projektu i wskazania, gdzie sieć można naprawić. Na schemacie logicznym należy określić możliwe obszary zatorów, a następnie dobrać sprzęt potrzebny do obsługi ruchu z hosta do hosta oraz z hosta do serwera. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.